Cześć! Witam ponownie wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj otrzymałem od klienta dwa moduły BCM od Forda Mondeo do sklonowania. Ponieważ zlecenie było na przysłowiowe wczoraj, a ja chciałem bardzo to nagrać, pominąłem kilka ujęć. Ale nie martwcie się, dlatego też będzie to wersja skrócona klonowania BCM-a. Widzicie tutaj dwa BCM-y pasujące do tego samego Forda. Nazwałem je oryginał i nowy. Moje zadanie to skopiować oryginał do nowego. Wykorzystam do tego programator IO Terminal z oprogramowaniem Ford BCM, który aktywuje karta SIM, ale ona już jest w środku, w slocie numer 1. Ponadto będę potrzebował zasilacza laboratoryjnego oraz kabel testowy do pracy na stole. No to zaczynamy! Słuchajcie, pierwsze co muszę wiedzieć to jak mam się wpiąć w ten BCM. Instrukcja i oprogramowanie jest oczywiście na stronie producenta, jak i na jednym z naszych serwerów. Pobieram instrukcję za ten PDF i szukam modułu. OK, mam schemat. Teraz wpinam się do mojego oryginalnego BCM-a według schematu i nie zapominam oczywiście o zasilaniu na końcu plus 12V. Teraz przechodzę do oprogramowania Multitool. Odnajduję mój moduł i klikam Connect. Jak widzicie, w konsoli poniżej nie wyrzuciło żadnych błędów, czyli zaczynamy. Odczytujemy pamięć RAM i zapisujemy ją do pliku. Następnie odczytujemy pamięć RAM odszyfrowaną i zapisujemy ją do pliku. Teraz odczytujemy pamięć flash i zapisujemy zawartość do pliku. Nie zapomnij również zapisać data flash. No a teraz możemy kliknąć Disconnect, odłączyć oryginalny moduł od kabli testowych, ale w to miejsce podłączamy nowy w identyczny sposób. No i uwaga! Wszystkie bezpieczniki muszą być sprawne i włożone w każdy slot bezpiecznikowy. W innym przypadku nie popracujecie. OK, kable podpięte, zasilanie podpięte, no to zaczynamy. Najpierw dobrym zwyczajem jest odczytać wszystko i zapisać do plików jako kopia zapasowa. No i zaczynamy klonować, to znaczy otwieramy wszystkie pliki odczytane z BCM oryginał i zapisujemy je do obecnie podpiętego BCM-a, czyli nowego. Bacznie obserwujemy konsolę.
Jeśli nie było żadnych błędów, można powiedzieć, że klonowanie zakończone powodzeniem. Teraz należy umieścić BCM w aucie i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. I to tak naprawdę wszystko. Jak widzicie, to nic trudnego. Potrzebne są jedynie wiedza oraz narzędzia. Ja już dziękuję za uwagę. Wciśnijcie na koniec łapkę w górę lub w dół, zostawcie komentarz. Kontakt z nami znajdziecie w opisie pod filmem, jak i na końcu tego wideo. No to do następnego. Cześć!